wspólne prawo patentowe, jeden sąd apelacyjny pod kontrolą Cartera. I pojawia się pan prawnik Walter Hallstein w 1957 roku, gdzie razem z Adenauerem podpisują pierwszy traktat Unii Europejskiej w Rzymie w 1957 roku. Zawiera on te same prowizje, które były przedstawione przez niego w 1939 roku, z wyjątkiem obrony niemieckiej krwi i honoru. Hallstein został również pierwszym prezydentem Komisji Unii Europejskiej i sprawował tą prezydenturę przez 10 lat. Jak wygląda struktura Unii Europejskiej? Wszyscy Państwo żyjecie tutaj w Unii Europejskiej, ale na pewno nie wszyscy się zastanawiacie, jakie są powiązania różnych elementów tej Unii. Więc element demokratyczny to są wybory, to jest Parlament Unii Europejskiej, do którego członkowie są wybierani w powszechnych wyborach przez 500 milionów Europejczyków. Ale oprócz tego jest Komisja Unii Europejskiej, bardzo wąskie grono, które nie wiadomo kto wybiera. Są mianowani, reprezentując właśnie interesy wielkich firm petrochemicznych, chemicznych, farmaceutycznych. I grupa tych wybranych ludzi nie jest duża i to, co w nowych przepisach od 2014 roku będzie tylko 18 członków tej komisji, mimo że jest 27 członków Unii Europejskiej, czyli będzie rotacja, ale znaczy to, że nie wszyscy członkowie Unii Europejskiej będą, ich interesy będą reprezentowane tutaj. Kto rządzi, jak Komisja Europejska sprawuje rządy? Ma do swojej dyspozycji 54 tysiące urzędników, zawodowych biurokratów, którzy działają w ramach, na polecenie Komisji Europejskiej, bez żadnych demokratycznych wyborów. 54 tysiące zawodowych technokratów. I jak duży jest parlament? 750 osób. Czyli na każdego parlamentarzystę wypada prawie 80 tych ludzi, którzy reprezentują interesy korporacji. Patenty. Patenty oczywiście, tu te słupki przedstawiają, ile patentów pochodzi z danego kraju. No więc najwięcej patentów jest z Niemiec, później Francja. I polityczna protekcja tych patentów jest Bayer, BASF, reprezentowany przez Niemcy, panią Merkel, i Herbst w tej chwili jest w Sanofi przez prezydenta Francji. Przed kim oni bronią? Czy Polska, Grecja, Portugalia mają tutaj jakieś coś do powiedzenia? A te patenty są, groźba przeciwko tym patentom, to są właśnie naturalne, niepatentowalne metody ochrony zdrowia i inne. I do swojej dyspozycji Komisja Unii Europejskiej ma różne ciała i różne administracje. Jedna z nich nazywa się Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności, która zajmuje się czym? Ustawianiem restrykcji dla naturalnych terapii pod pretekstem regulacji. Oni regulują żywność. Jak regulują? Przykłady. Dyrektywa suplementów diety. W 2002 roku została wprowadzana ta dyrektywa, która co robi? Wprowadza restrykcje w dopuszczaniu składników naturalnych i ogranicza ich dawki w suplementach diety. Ja to widzę za każdym razem, jak przyjadę do Europy, ponieważ w Stanach Zjednoczonych czegoś takiego nie ma. Nie ma regulacji, nie ma żadnych restrykcji w stosowaniu substancji naturalnych. Tutaj jest dyrektywa. I żeby ukryć cele tych przepisów, utrzymuje oczywiście, że maksymalne dawki składników naturalnych
są ustalane na podstawie metod naukowych. Jakbyście się Państwo przyjrzeli tym metodom naukowym, to będziecie widzieć, że wcale one nie są naukowe albo są zupełnie bezpodstawne. I tutaj przykład, co właśnie mówią statystyki w USA, gdzie 68% ludzi używa suplementów diety. 68% to jest 165 milionów Amerykanów używa substancji, suplementów. Jaka była, tu jest statystyka za rok 28. Ilu zmarło z powodu używania suplementów? Zero. Statystyki wskazują, że około 42% Amerykanów brało lub bierze przynajmniej jeden lek farmaceutyczny. Ilu ich zmarło? 49, prawie 50 tysięcy w 28 roku, 82 tysiące w 2010 jako efekt uboczny stosowania leków. Niedawno, wczoraj chyba, czy przedwczoraj był program, bo ja tutaj oglądam też również CNN w telewizji, gdzie był program prowadzony przez lekarza alarmujący na temat właśnie śmierci i zagrożenia śmierci przez leki farmaceutyczne i co zrobić. Czyli to jest problem i o tym trzeba mówić. Nie o tym, że witaminy są niebezpieczne. I widzicie Państwo, jak nasza psychika jest również manipulowana. I też tutaj po jakiś czas temu, w zeszłym roku, był artykuł na temat szkodliwości witamin i zaraz po nim tutaj Urząd Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zorganizował zjazd pod tytułem Bezpieczeństwo stosowania minerałów i witamin, żeby zająć się tym problemem. A miesiąc później, czy dwa miesiące później, było ogłoszenie dla zjazdu dla farmaceutyków z tytułem Bezpieczny produkt farmaceutyczny. Czy nie widzicie Państwo, jak kieruje się nas, żeby wyciągnąć wnioski? To jest bezpieczne, to jest ryzykowne. Inna dyrektywa przez Komisję Europejską dla produktów opartych o tradycje zielarskie z 2004 roku wymaga, żeby wszystkie produkty zielarskie przechodziły przez proces rejestracji, co jest kosztowne. I oczywiście mniejsze firmy, nawet firmy polskie, nie są w stanie, nie mają pieniędzy, żeby te rejestracje przeprowadzić. W jakim celu to jest? Po to, żeby usunąć je z rynku, żeby nie były dostępne dla ludzi. I to są związki, które mają tradycję stosowania przez wieki. Teraz należy je regulować. Co firmy robią w tym czasie? Pracują nad izolacją aktywnych składników właśnie z tych ziół, z tych roślin i chemiczną ich modyfikacją po to, żeby je patentować i w ten sposób zastępować skuteczne, bezpieczne i niedrogie metody ochrony zdrowia przez kosztowne i niebezpieczne, bo każdy lek jest toksyczny. Następna regulacja dotycząca związku między pożywieniem, łączenia pożywienia ze zdrowiem. Żeby powstrzymać informacje o wpływie naturalnych terapii na zdrowie, w 2006 roku Unia Europejska ustanowiła tak zwane regulacje na temat informacji związanej z relacją żywienia do zdrowia. To znaczy nie można powiedzieć, że płatki owsiane pomagają mi obniżyć cholesterol. Czy jest to nielegalne powiedzieć, że witamina C leczy szkorbut. Żeby to powiedzieć, to trzeba się zwrócić do Komisji Europejskiej, dlatego że to jest powiązanie pomiędzy żywnością czy składnikiem żywności, a zdrowiem czy chorobą. Tymczasem to są tylko przykłady. Nauka ma mnóstwo dowodów potwierdzając związek między żywieniem, pożywieniem, składnikami pożywienia i zdrowiem.
Światowa Organizacja Zdrowia określa, że śmierć około 2,6 miliarda ludzi każdego roku jest związana z niskim spożyciem warzyw i owoców. Niewłaściwa dieta odpowiedzialna za 40 do 50% przypadków raka. Co jest ważne w przypadku prewencji, jak pamiętacie Państwo, mówiłam, rak się cały czas rozwija w naszym organizmie i trzeba ten proces kontrolować. I to stwierdzono w takim magazynie lekarzy w Kanadzie, że po dokonywaniu autopsji różnych organów u osób, które zmarły na różne choroby. Żadna z nich nie zmarła na raka, ale u tych osób 98% miało guzy tarczycy. Nigdy nie dawały symptomów. 30 do 50% kobiet miało guzy piersi, czy 40% mężczyzn guzy prostaty. Czyli nie było symptomów, ale guzy, czy ten proces rakowy odbywa się w organizmie i, jak słyszeliśmy, można w sposób nietoksyczny starać się temu zapobiec. Badania z Mayo Clinic, ekstrakt z zielonej herbaty powodował przynajmniej 50% regresji guzów limfatycznych w chronicznej leukemii. Ekstrakt z owoców granatu, skuteczny w hamowaniu rozwoju raka prostaty. I od 2009 roku jest prowadzonych około 100 różnych badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych, w różnych klinikach, na uniwersytetach, ze stosowaniem różnych substancji naturalnych, zarówno w aspekcie prewencji, jak i rozwoju raka. Także progres w tej dziedzinie, mimo wszystko, mimo blokowania dostępu do informacji, dla powszechnego dostępu do informacji, dokonuje się. Jedna ze strategii tego biznesu chorób to jest wypaczanie informacji, tak jak takie subtelne przekazanie, to jest bezpieczne, a to jest niebezpieczne. W jakim celu to robią? Bo chcą utrzymać monopol, nad naszym zdrowiem. I dlatego wyolbrzymia się skuteczność leków, a natomiast dyskredytuje się i atakuje się działania witamin. I to nie są takie wybrane informacje, ale są publikacje naukowe, które są publikowane w czasopismach medycznych, w czasopismach naukowych, wskazujące, że jeżeli jest to czasopismo, w którym jest dużo tych reklam firm farmaceutycznych, to tam rzadko można znaleźć coś pozytywnego na temat witamin. Że jeżeli sponsoruje jakieś badania, to oczywiście 80-90% wyników jest zawsze pozytywnych, żeby tego sponsora zadowolić. Więc ta tendencyjność jest i to jest, no, to jest znane. A na co to wskazuje i co jest złe, to jest to, że biznes, pieniądze manipulują naukę i manipulują medycynę. I w Stanach jest już, powiedziała, nawet ruch lekarzy przeciwko właśnie temu nadużywaniu imienia, nadużywaniu medycyny dla celów komercyjnych. I ma to duży sens, dlatego że pacjenci tracą zaufanie do lekarza. Dlatego, że zaczynają widzieć w lekarza sprzedawcę leków. I nawet w Stanach są reklamy w telewizji, gdzie w Stanach można reklamować leki farmaceutyczne bezpośrednio do ludzi. Także w Polsce jeszcze tego nie ma. Ale tam nawet w reklamie nie mówią: zwróć się do twojego lekarza po więcej informacji. Tylko mówią: zwróć się do swojego przepisującego leki po więcej informacji. Czyli dyskredytują zawód lekarza. I dlatego dużo lekarzy zaczyna przeciwko temu protestować. I tu jest cytat od głównego edytora, no, najbardziej znanego czasopisma medycznego Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarskiego,
która mówi, że wpływy, jakie firmy produkujące leki, czyli te firmy bazujące na zyskach, mają na każdy aspekt medycyny, są tak przejrzyste, że trzeba być głuchym, ślepym lub głupim, i by tego nie widzieć. I ona prowadzi bardzo silną akcję i jest wykłada na Uniwersytecie Harvarda. Także już zaczyna się ten ruch obronny i to wśród prominentów medycyny, nie tylko wśród lekarzy lokalnych. Jakie są ekonomiczne konsekwencje epidemii raka i również innych chorób? I dane statystyczne. Według Światowego Forum Ekonomicznego z zeszłego roku roczny koszt raka i innych chorób nieinfekcyjnych osiągnie w 2030 roku 47 trylionów dolarów. To jest tyle, ile trzykrotna wartość narodowego tego produktu, ja nie wiem jak po polsku to się nazywa, w całej Unii Europejskiej. Trzy razy. Bogactwa nawet, bo tak z dygresji, bogactwa niektórych firm są tak ogromne, firma Pfizer może kupić Polskę, jest bogatsza niż Polska. Polityczne konsekwencje epidemii raka to jest i innych chorób. Jeżeli kontynuuje się choroby, nakręca się spirale kosztów związanych z chorobami, prowadzi to do ruiny gospodarczej państw. Międzynarodowy kryzys gospodarczy. Coś nam to mówi? Polityczna dyktatura pod kierunkiem Unii Europejskiej. Czy to, co się dzieje w Europie, może zaskoczyć? Grecja to dopiero początek. Inne kraje czekają w kolejce. Na pewno zadajcie sobie Państwo pytanie, czy jest to możliwe, aby obywatele Europy zrezygnowali ze swoich praw demokratycznych, poddając się dobrowolnie dominacji globalnie działających interesów korporacji? Czy nie jest to czas, żeby szczególnie ci, którzy doświadczyli konsekwencji brutalnych reżimów w okresie II wojny światowej, zaczęli podnieśli swój głos? Czy rzeczywiście powinniśmy tańczyć euro? Skuteczna opieka zdrowotna jest kluczem do rozwiązania narodowych i globalnych kryzysów. Tu jest cytat Baracka Obamy, który, jak wiecie Państwo, Ameryka przeżywa bardzo duży kryzys finansowy i mamy ogromny deficyt. I on mówi, że najlepszym sposobem, by zmniejszyć ten deficyt, jest zmniejszenie kosztu opieki zdrowotnej. To nie jest moja opinia, jest to opinia prawie każdej osoby, która miała wgląd w ocenę naszej długoterminowej sytuacji finansowej. I jest to logiczne. Budżet zdrowotny w Stanach Zjednoczonych to jest 25%. I podstawą tej niezależności ekonomicznej społeczeństw jest szczególnie zakończenie biznesu z raka. Tego biznesu, który bazuje na strachu. Jak się boimy, to akceptujemy bardzo dużo. I ten strach jest motywacją, że stajemy się całkowicie zależni od tak zwanych leków. To wiąże się z rosnącą spiralą kosztów działań ubocznych, toksycznych terapii i ewentualnie prowadzi do ekonomicznej strangulacji gospodarki narodowej. I najwyższy czas, ażeby tą spiralę zatrzymać. I w tym celu należy przeciwstawić się status quo. Należy przedstawić się tym interesom, monopolom, monopolistycznym interesom tych korporacji. Jest to trudne, ale gdyby nikt tego nie zrobił wcześniej, ziemia byłaby płaska. Mur berliński stałby nietknięty. W obu tych przypadkach Polacy zapisali swoje imię. I dlaczego miało być inaczej tym razem? I musimy od dzisiaj zacząć działać, ażeby chronić nasze zdrowie, dopóki nie jest za późno. I co musi być priorytetem prawidłowej i
ochrony zdrowia to jest eliminacja i prewencja chorób, a nie tylko działanie na ich symptomy. Prewencja, eliminacja chorób to jest cel. Stosowanie terapii, które są skuteczne, a nie tylko zyskowne. Skuteczne, co wiąże się również z stosowaniem naturalnych terapii. Jest to jeden z programów, skuteczne terapie, jest to również jeden z programów, który Obama starał się prowadzić w Ameryce i ma bardzo dużo zwolenników, żeby te terapie różnicować, bazując na ich skuteczności. Również poprawa bezpieczeństwa leków. Wszyscy wiedzą, że przewidywane działania uboczne leków są czwartą przyczyną śmierci. Po zawałach serca, raku i po udarach mózgu. Czwarta kolejna przyczyna śmierci to są przewidywane działania uboczne leków. Ale nie ma w ogóle żadnego trendu, żeby te działania uboczne zniwelować, żeby zmniejszyć. A jeżeli się je zmniejszy, to zmniejszy się również śmiertelność. No i oczywiście żadna zmiana w systemie zdrowia nie może zajść, jeżeli nie będzie powszechnej edukacji w dziedzinie zdrowia. Edukacji, która się zaczyna od podstaw. Od przedszkola, szkoły, uniwersytetu, szkoły medycznej, pracy, wszędzie, gdzie jesteśmy. Jak możemy zacząć? Przede wszystkim podzielić się tą informacją z innymi. W rodzinie, w pracy, wśród przyjaciół, ze swoim lekarzem. Mamy informacje naukowe, publikacje naukowe, które są dostępne, które zainteresują lekarzy. Ale również wiedzę popularną. Książki, tam widzicie Państwo w holu Zwycięstwo nad rakiem do wody. Książka o korzeniach Unii Europejskiej, co tutaj trochę opowiedziałam. Również kursy medycyny komórkowej. Podstawowa wiedza, jak zbudowane jest nasze ciało. Dlaczego nasze zdrowie jest determinowane na poziomie komórek, które budują nasze ciało, a nie na poziomie organów. Na poziomie organów to już jest za późno. Co jest potrzebne, żeby zachować zdrowie? Witamin, braków witamin nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, bo nasz organizm nie wysyła żadnych znaków ostrzegawczych, że nie mamy wystarczająco witaminy E, czy jakiegoś flawonoidu, czy minerału. To jest inaczej niż w przypadku pożywienia, bo jesteśmy głodni, w przypadku braku tlenu, no bo się dusimy, czy jak nie mamy braku wody, no bo odczuwamy pragnienie. Niedoborów witamin nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Jedyną metodą, żeby to zidentyfikować, jest wiedza na ten temat. I dlatego wiedza jest tak ważna. I każdy w ramach możliwości powinien zostać tym pionierem powszechnej edukacji zdrowia. Zaczynając od własnej rodziny, w szkole, w kółkach zainteresowań, w pracy. Dlaczego nie poinformować swoich kolegów o tym, co, jak można poprawić swoje zdrowie. Tutaj zapraszam Państwa, by zgłosić się jako właśnie ci, którzy chcą być tymi pionierami, którzy chcą zacząć tą działalność edukacyjną, żeby się zgłosić się tam przy stoliku na zewnątrz, jako właśnie koordynator takiej akcji. I czy niezależnie, czy jest się pracownikiem służby zdrowia, czy jest się emerytem, czy jest się młodym człowiekiem, mamy organizację dla młodych ludzi, się nazywa Światowa Alfabetyzacja Zdrowia i tworzenie Centrum Zdrowia Komórkowego, jaki wiem, macie tutaj Państwo w Kwidzyniu. Dlaczego Kwidzyń, dlaczego nie Kwidzyń wolny od raka? Dlaczego nie zacząć tu? Mamy podstawy, mamy entuzjazm i mamy chęć być zdrowym. I na pewno Kwidzyń zapisze się na kartach historii walki o zdrowie. Także mam nadzieję, że za parę lat będziemy mogli zawiesić ten znak wjazdowy do Kwidzynia. Kwidzyń wolny od raka.
Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że nie było za długo. Dziękuję. Odzyskałam całkowicie zdrowie. Państwu bardzo dziękuję za przybycie liczne i za uwagę. Dziękujemy bardzo. Kochani, jestem dumny i wygląda na mnie.